Otwórzmy Słowo Boże na Księdze Estery. Księga Estery opisuje sytuację, która jest związana z tym, gdy wrogowie ludu Bożego postanowili go całkowicie zgładzić. I zawiera ona 10 rozdziałów. Tak, żeby ją przejrzeć, oczywiście nie będziemy w stanie wszystkiego, co jest ciekawe, dotknąć. Natomiast ogólny scenariusz wydarzeń, które tutaj są takie, że wróg ludu Bożego postanowił doprowadzić króla do tego, żeby król wydał wyrok na zagładę całego Izraela. I ten król to był Achaszwerosz. I tutaj mamy w pierwszym rozdziale powiedziane, jak duże było to królestwo i stało się za dni Achaszwerosza, to jest pierwszy werset. A Achaszwerosz panował od Indii aż do Etiopii nad 127 prowincjami. I jak widać, to był kawał ziemi. Trudno sobie to nam wyobrazić, gdyż nie znamy geografii tamtych regionów, ale mniej więcej oni panowali, obejmując te tereny, które dotykały Izraela, aż do Indii, czyli przez wszystkie te tereny związane z Tygrysem, Eufratem, aż do granic Indii lub kawałek dzisiejszego państwa indyjskiego to panowanie jeszcze dotykało. I tutaj widzimy, że zaczyna się uroczystością i ta uroczystość miała duży przepych, ogromny przejaw bogactwa tego króla i potęgi. I widzimy, że w pewnym momencie tenże król zażądał, żeby jego żona również się pojawiła. I niestety ta kobieta nie podołała swojemu obowiązkowi. I tutaj widzimy, że ona odmówiła królowi. 12 werset. 11. Przyprowadzić przed oblicze królewskie królową Waszti w koronie królewskiej celem pokazania ludowi i książętom jej urody, gdyż była ona bardzo piękna. Lecz królowa Waszti wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie przyniesione przez eunuchów. Król rozzłościł się bardzo i gniew w nim zapłonął. I rzekł do mędrców znających się na prawie, gdyż sprawy dotyczące króla przedkładane były wszystkim znawcom prawa i sądzenia. I dalej widzimy, że oni w 17 wersecie patrzą na to, że to, co się dzieje w rodzinie królewskiej, nie jest sprawą tylko króla. Bo wieść o postępku królowej rozejdzie się i dotrze do wszystkich kobiet i zaczną pogardzać swoimi mężami. I powiedzą, król Achaszwerosz kazał przyprowadzić królową Waszti przed swoje oblicze, a ona nie przyszła. Jeszcze dzisiaj mówić będą o tym księżniczki perskie i medyjskie, które usłyszały o postępku królowej do wszystkich książąt króla i dużo z tego wyniknie wzgardy i złości. Niby pogański król
niby pogańscy doradcy, a ilość mądrości, którą i dla nas możemy zastosować. Słowo Boże mówi, że dzieci mają być posłuszne rodzicom. Wskazują obowiązki mężów, wskazują obowiązki ojców, wskazują obowiązki braci ze zboru, wskazują na obowiązki pracowników, wskazują na obowiązki pracodawców, wskazują na obowiązki dzieci w szkole czy w innych relacjach. I to, że my jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy Słowo Boże, powoduje, że tak jakby reflektory tego świata są skierowane na to, co się u nas dzieje. I to, co się dzieje, jest przez ludzi obserwowane. Kiedyś słyszałem, że ktoś ma sąsiadkę, która nic tylko wygląda przez okno i obserwuje, co się dzieje. I nawet kiedyś, jak zwiedzałem jakieś miasto, to przewodnik powiedział, tutaj widzicie Państwo, na narożniku jest takie okno, które jest na ukos, ucięte, na skrzyżowaniu drogi. I wytłumaczył, że żona tego rzemieślnika cały dzień siedziała w tym oknie, a ponieważ normalnie na ścianie jest okno, to widziała tylko jedną ulicę. Więc jak remontowano kamienicę, to specjalnie dla niej ucięto róg tego domu, żeby mogła widzieć dwie ulice i obserwować. I my takich obserwatorów dookoła siebie mamy wielu. Często jesteśmy jedyną Biblią, którą ci ludzie czytają. Także jeśli będą widzieć pewne rzeczy, pewne zachowania w nas, z którymi się zidentyfikują, to chętniej sięgną po drukowaną Biblię, a jeśli jakieś rzeczy ich oddalą, to podrukowaną Biblię już otrzymano od nas czy od kalendarz, nie będą chcieli zaglądać. Po co? Jeśli już widzieli Biblię w obrazkach, można tak powiedzieć. I ten król zastosował się do tej rady i odwołał królową Waszti. Oczywiście według Słowa Bożego postąpił w tym zakresie źle, bo małżeństwo jest nierozerwalne i nie ma żadnej możliwości rozerwać go. W świetle Bożym, dopóki żyje mąż i żona, są związani ze sobą zakonem mężowskim, zakonem małżeńskim, i dopiero śmierć jednego z małżonków rozwiązuje węzły małżeńskie, więc w tym zakresie zrobił źle, ale z punktu widzenia tego, że uznał, że te zgorszenia wynikające z tego zachowania tejże królowej muszą być niewidoczne, to jest ta właśnie rzecz, że nie mógł siać zgorszenia, czyli zrobił źle i w części kierował się tym, żeby ukrócić rozlew zła. Oczywiście zastosował złe środki. Zbyt radykalne. Wystarczyło prawdopodobnie zastosować inną metodę, która byłaby i zgodna ze Słowem Bożym, i zgodna z tym, żeby to zgorszenie usunąć sprzed oczu ludzi. I tutaj jest coś ciekawego dla nas. 22 werset pierwszego rozdziału. I rozesłano listy do wszystkich prowincji królewskich. Do każdej prowincji list jej pismem pisany. Do każdego ludu w jego własnym języku. I tutaj jest treść tego zalecenia. I co jest ciekawe w tym? Jest bardzo ciekawe, bo to jest przecież pisane na gorąco. I to jest pisane w trybie pilnym i takie listy w księdze Estery pojawiają się co najmniej 3 razy. I one znowu są tłumaczone na 120 języków.
Na przykład tutaj, 8 rozdział Księgi Estery. I jest napisano tak, od 9 wersetu. Przywołano wtedy, to jest w 3 miesiącu, miesiącu Siwan, 23 dnia tegoż miesiąca, sekretarzy królewskich i rozpisano ściśle według rozkazu Mordochaja zarządzenia w sprawie Żydów do satrapów i namiestników oraz do książąt prowincji, które się ciągną od Indii aż do Etiopii. Tutaj jest ten zakres dokładnie pokazany. Etiopia to jest część Afryki za Arabią Saudyjską. To już jest kawał świata. To jest 127 prowincji, do każdej prowincji jej pismem i do każdego ludu w jego języku, a także do Żydów ich pismem w ich języku. A napisano to w imieniu króla Achaszwerosza i opieczętowano sygnetem królewskim i rozesłano te pisma przez gońców konnych na szybkich rumakach pocztowych ze stadni królewskich, że król zezwolił Żydom po wszystkich miastach zgromadzić się i stanąć w obrodzie swojego życia. Wszystkich zaś zbrojnych jakiegokolwiek ludu czy prowincji wrogo odnoszących się do nich wygubić, pozabijać i wytracić wraz z dziećmi i kobietami, a mienie ich zagrabić. I to we wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza w jednym dniu. Mianowicie w 13 dniu 12 miesiąca. To jest miesiąca Adar. Odpis tego pisma należy podać jako ustawę w każdej poszczególnej prowincji i ogłosić wszystkim ludom. I co jest ciekawe, my mamy w swojej ręce tekst Pisma Świętego, który jest tłumaczeniem. I tam rozkaz królewski był wydany prawdopodobnie po w jakimś narzeczu, czy to babilońskim, czy podobnym do aramejskiego. I tenże król wydał to w swoim języku i tak samo Bóg dał Biblię w grece, hebrajskim i aramejskim. Natomiast ci ludzie dostawali tłumaczenie. I pod karą śmierci musieli się tego tłumaczenia trzymać. Także my mamy w swojej ręce, każdy z nas, tłumaczenie. I jesteśmy związani tłumaczeniem. Mimo że wiadomo, że bliższy tego, co król chciał, był oryginał jego wypowiedzi. Więc to dla nas też jest nauka. Jeśli mamy środki, żeby dotrzeć do oryginału, bo znamy język, którym król pierwszy raz to zakomunikował, to możemy oczywiście dla dokładniejszego zbadania sprawy do tego sięgać. Ale dopóki takich zdolności, możliwości, umiejętności, środków technicznych nie mamy, to jesteśmy związani tym, co przyniósł goniec w naszym własnym języku. I jest to bardzo pouczające. Estery księga jest bardzo ciekawą księgą, dlatego że ona właśnie pokazuje rzecz, która nas obecnie dzisiaj dotknęła. Było już całkowicie ciemno, całkowicie źle. Wszyscy członkowie ludu Bożego mieli być wygładzeni, wymordowani co do jednego. I to było już postanowione. I właśnie okazało się, że Bóg doprowadził do powołania Estery na królową. I widzimy to w drugim rozdziale. W drugim rozdziale jest też opisana sytuacja, że krewny Estery wykrył spisek. Wykrył spisek na króla. I króla ostrzegł, bo próbowano króla zamordować. I dalej w trzecim rozdziale widzimy, jak tenże wróg Boży, który nazywał się Haman, on doprowadził do tego, że też wysłano listy. Widzimy to w 13 wersecie tego 3 rozdziału, że rozesłano listy przez gońców do wszystkich prowincji królewskich, że ma się wytępić, pozabijać i wytracić wszystkich Żydów. Od chłopca do starca. I kobiety jednego dnia
mianowicie 13 dnia 12 miesiąca, to jest miesiąca Adar. Mienie ich zaś należy zagrabić. I gdyby świat mógł, to taki wyrok wisiałby nad nami, wygładzić każdego wierzącego. Gdyby diabłu na to pozwolono, doprowadziłby do tego, że każdy wierzący miałby być zgładzony. I to jest zamysł tego świata. My jesteśmy zbyt często wobec świata nastawieni przyjaźnie. Ale nie zapominajmy o tym, że świat to jest taki system, który zamordował Pana Jezusa. I my nie jesteśmy nad Pana swego, nie jest uczeń nad Pana swego. I gdyby świat mógł, to zamordowałby każdego wierzącego. Każdego jednego. Rozesłałby takie listy do każdego języka na świecie. W każdym języku na świecie byłoby ogłoszone: brat ten, zdjęcie, pojawi się na jakimkolwiek punkcie kontrolnym, zgładzić bez wyroku, wyrok wydany, zlikwidować. I gdyby tak mógł, to by tak zrobił. I też, jeżeli ktoś ma jakieś ciągoty do tego, żeby się przyjaźnić z tym światem, to niech pamięta, że to jest tak obrzydliwe w oczach Bożych, jak w naszych oczach byłoby, gdybyśmy usłyszeli o jakiejś kobiecie, która miała męża, którego zamordowało 5 osiłków i zrobiło to w taki sposób bardzo poniżający. I potem widzimy, że ta kobieta się z tymi 5 mordercami przy dobrym nastroju, w dobrym towarzystwie bawi, śmieje z ich żartów i nic sobie nie robi z tego, że zamordowano jej męża. Co byśmy sobie o takiej kobiecie pomyśleli? Albo o takim mężczyźnie, który wiedziałby, że kilka osób zgładziło jego żonę, a on sobie z mordercami swojej żony, matki, jego dzieci w dobrym towarzystwie i dobrym nastroju przebywa. Dokładnie to widzą aniołowie z nami, gdy my przyjaźnimy się ze światem. Że w dobrym towarzystwie z mordercami Syna Bożego się zadajemy. Czy to się da pogodzić z deklaracjami, że miłujemy Pana Jezusa? Czy to w ogóle da się jakoś połączyć? Więc nie miłujcie świata, mówi apostoł Jan, ani tych rzeczy, które są na świecie. Bo to jednoznacznie od razu pokazuje w duchowym zakresie, że nie ma w nas tego świadectwa, które powinno być oczekiwane. I widzimy, że Estera została wezwana do tego, żeby przyjść do króla. I ten król miał specyficzne wymagania. Ten król wyraźnie nie pozwalał byle komu przyjść w swoją obecność. Jak ktoś postawił się w jego obecności bez zaproszenia, nawet żona, to wyrok śmierci na nim ciąży. Widzimy to w 11 wersecie 4 rozdziału Księgi Estery. Wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyzny czy kobiety, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo. Mają być zabici. Jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie złote berło, ten zostanie przy życiu. Ja zaś już od 30 dni nie zostałam wezwana, aby przyjść do króla.
I tutaj widzimy jednoznacznie, że Estera wiedziała, że to nie może sobie tak przyjść do króla. Że to jest wyraźnie limitowane. Na całe szczęście jest to negatyw w stosunku do tego, jakie my mamy uprawnienia. My do Króla Królów możemy o każdej porze dnia i nocy przyjść, wejść bez wezwania, bo On nas już wezwał i zachęca. Powiedział to przez Jego zachęty i przez zachęty, które skierował do nas przez Jego apostołów. Bez przestanku się módlcie. To jest audiencja u Króla. Gdy się modlisz, to jesteś u Króla na audiencji. Gdy rozmawiasz z Bogiem, to jesteś w tej sali, u Jego stóp, na Jego kolanach, przytulony, przytulona i jesteś tak blisko, jak to w ogóle jest możliwe. I rozerwana zasłona od góry do dołu jednoznacznie pokazuje, że ten przystęp został od góry otwarty, czyli z inicjatywy Bożej. To nie z naszej inicjatywy. I Estera wiedziała, że w przypadku tego ziemskiego króla, który kierował się tymi światowymi zasadami, które sam ustalił lub przed nim zostały ustalone, to wiedziała, że grozi jej śmierć. I 13 werset jest bardzo pouczający dla nas. I 14. To pokazuje, że u Boga nie ma ludzi niezastąpionych. I warto, żeby każdy z nas sobie to wynotował, zaznaczył na różowo, na czerwono w swojej Biblii i brał sobie do siebie. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w Pałacu Królewskim, bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. I tak samo jest z nami. Każdy ma jakieś dary. Każdy ma jakieś relacje. Każdy ma jakiś kapitał społeczny, kapitał relacyjny, powiązania z ludźmi, powiązania z pewną wiedzą, którą posiada, z pewnymi umiejętnościami, których nabył. Czasami chodząc jeszcze bez Boga nabył te umiejętności. I mimo tego stajemy w różnych sytuacjach i tylko my, tylko ty, tylko tobie jest umożliwione zrobienie coś dla dobra ludu Bożego. Coś dla sprawy Królestwa Bożego. I jeżeli taka sytuacja jest, to kto wie, czy tej umiejętności, którą możesz użyć dla Królestwa Bożego, nie dostałeś od Boga tylko właśnie po to, że możesz jej użyć dla dobra ludu Bożego. To, że ty przy okazji tych umiejętności używasz, żeby wykarmić rodzinę, dobrze zarobić, czy pojechać na wakacje, to jest tylko dodatek. Estera dobrze żyła jako królowa. Ona korzystała z tego, że jest królową. Na pewno niczego jej nie brakowało. Ale Mordochaj mówi wyraźnie, to przy okazji dostałaś. Zostałaś ustanowiona po to, żeby ratować lud Boży, a nie po to, żeby korzystać z benefitów, z tych dodatkowych korzyści tego, że cię umiejscowiono na tym tronie. I wyraźnie wskazał duchową zasadę. Jeśli sprzeniewierzysz się temu, gdzie cię Bóg postawił, to Bóg sobie wyznaczy innego na to miejsce. Nie jesteś niezastąpiony. Nie jest tak, że Bóg sobie nie poradzi. Ale ty będziesz pozbawiony wszystkich korzyści wynikających
z tego, że gdybyś użył tego dla władzy, dla Królestwa Bożego, to wtedy byłoby to z podwójną korzyścią. Jak to niejednokrotnie w Nowym Testamencie widzimy, korony chwały czekające na chrześcijan są uplecione ze złotych nitek wynikające z tego, że szukamy najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. I te wszystkie inne rzeczy są nam dodawane tylko dlatego, że właśnie jesteśmy w pierwszym rzędzie sługami Królestwa Bożego. I tutaj widać, że jeśli będziesz milczeć, ratunek i ocalenie przyjdą z innej strony. I wtedy Estera podjęła dobrą decyzję. Pierwsza rzecz, 15-16 werset. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i pośćcie za mnie przez 3 doby, nocą i dniem. Nie jedzcie i nie pijcie, również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla. Właściwa kolejność, choć to jest wbrew prawu, to jest całkowicie niezasadne, nie wolno takich rzeczy robić, ale zrobię to. Jeśli mam zginąć, to zginę. I właśnie to jest dla nas nauka. Mamy wpierw przyjść do Boga w modlitwie i wołać do Niego i przedstawić Mu tą sprawę. Jak Hiskiasz rozwinął list od Sancheryba przed Bogiem. Przecież Bóg znał treść tego listu, ale chciał się podzielić tym, co go boli. Pokazać to, co go dotyka. Przecież Pan zna treść wszystkich złych rzeczy, które nas dotykają. I to wcale nie jest potrzebne, żeby mu to przedstawiać, ale słudzy Boży ze Starego Testamentu i z Nowego wielokrotnie nam pokazują, że to jest właściwa droga. Przedstawić Panu moje drogi, mówi psalmista. Opowiem Panu moje drogi. Przedstawić treść listu, którym lży mnie król Sancheryb i lży Pana też. I te rzeczy musimy Panu przedstawić, wypłakać się. I tak zrobiła Estera, która przecież nie czytała listu Jakuba, w którym jest napisane: poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. A zastosowała tą duchową zasadę, bo ona jest po prostu zasadą, którą Duch Święty w sercu każdego wierzącego od razu komunikuje. I wtedy Mordochaj odszedł, postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. I widzimy, że Estera przyszła do króla i król podjął decyzję, że wysłucha Estery. I porozmawiali o różnych rzeczach, ale Estera jeszcze nie przedstawiła tego królowi, natomiast zrobiła bardzo ciekawą rzecz. Zaprosiła na to spotkanie tego wroga Żydów, Hamana, od którego wyszedł rozkaz, który król poparł. I tutaj jest to powtórzone jeszcze raz, że kolejny raz zaprosiła króla i Hamana. I jeszcze raz. Ale w międzyczasie pojawia się kwestia tego, że króla w nocy przyszedł sen, odszedł sen, przepraszam, czyli nie mógł spać. I to pokazuje, że czasami, gdy nie możemy w nocy spać, to pytajmy Pana, dlaczego nie możemy spać. Może Pan chce, żebyśmy nie spali. Noc ma pewne zalety. W nocy jest cicho, nie mamy obowiązków. Jeżeli Pan nas przebudzi, to może chce nam coś zakomunikować. I królowi wtedy
szósty rozdział, początek, ponieważ tej nocy sen odbiegł króla, kazał sobie więc przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych. I o nich królowi czytano. My oczywiście takich specjalistów nie mamy ze sobą, ale mamy możliwość przeanalizować swoje życie. Co było w zeszłym tygodniu? Co było w zeszłym roku? Co było w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie rzeczy w świetle Bożym mogę jeszcze raz obejrzeć z tego okresu? I być może jest jakiś grzech, którego kiedyś nie nazywałem grzechem, a muszę go wyznać, bo teraz już wiem, że jest rzeczą, której Pan może chcieć, żebym się określił, jaka ona jest. Jest wiele rzeczy, które warto poddać temu światu. I znałem kiedyś jednego wierzącego, którego, z którym rozmawiałem. I rzecz, którą dziś nazywam grzechem, wtedy nie nazywałem grzechem. I on mnie zaskoczył, bo to w świecie akurat ta rzecz była nawet dobra, którą ja się wtedy przed nim pochwaliłem. A on wypalił: drogi bracie, czy wyznałeś już to Panu jako grzech? I takie naświetlanie ma sens. Dlatego, że czasami rozmowy z ludźmi, których nie umieliśmy kiedyś słuchać, wtedy, w czasie takiej nocy, której jest cicho, w świetle Bożym możemy jeszcze raz się temu przyjrzeć i ocenić, i sprawdzić, i wyznać Panu jako grzech. I znalazł się tam zapisek, że to Mordochaj zrobił doniesienie na Biktanę i Teresza, dwóch eunuchów królewskich z grona stróżów, progów, którzy przygotowali zamach na króla Achaszwerosza. I wtedy okazało się, że jakiś sługa nie dostał wynagrodzenia. Godzien jest robotnik zapłaty swojej, a tym bardziej ktoś, kto uratował życie króla, powinien od tego króla otrzymać jakiś honor, jakieś wyróżnienie. I wtedy właśnie Achaszwerosz zrozumiał. Wobec wiernego, wobec siebie człowieka zachował się niewłaściwie. Nie uhonorował go za to, że on mu uratował życie. Jest to po prostu zła rzecz, naświetlona dzięki temu, że odszedł go sen i mógł się nad tym zastanowić i jeszcze raz ocenić to, co się wydarzyło. Król zapytał, jakie odznaczenie i wyróżnienie przyznano za to Mordochajowi? Wtedy odpowiedzieli dworzanie króla: nic. Król zapytał, kto jest na dziedzińcu? I kto był na dziedzińcu? Na dziedzińcu był morderca Żydów, ten, który chciał doprowadzić do zagłady narodu izraelskiego. I szczególnie nienawidził Mordochaja. Tu jest napisane w czwartym wersecie, że Haman wszedł na zewnętrzny dziedziniec pałacu królewskiego, aby podsunąć królowi myśl powieszenia Mordochaja na szubienicy, którą dla niego przygotował. Czyli tego bohatera przyszedł zamordować. Gdyby była dokładnie odwrotna kolejność, najpierw przyszedłby Haman, zaproponował zamordowanie Mordochaja, a sen odszedłby króla dzień później, Mordochaj być może już by wisiał. Ale w Bożym planie nie ma opóźnień, nie ma przyspieszeń. Na konferencji w Katowicach widzieliśmy Filipa. Filip dostał polecenie: wstań i idź na drogę pustynną. Polecenie po ludzku nie mające żadnych znamion sensu, bo wiemy, że Filip był w miejscu, gdzie było dużo Bożej pracy i wiele się działo. Ale też z tej historii uczymy się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ktoś Filipa zastąpił w tym miejscu, z którego odszedł. I co się okazało? Gdyby Filip był
5 minut później, to Eunuch czytałby już inny fragment Izajasza. Nie byłoby możliwości zakomunikować mu, kim jest ten baranek, o którym czytał. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Jeśli Pan coś mówi, mamy to wykonać. I mamy to wykonać przed innymi zadaniami. Najpierw to, co chce Pan, potem to, co jest na drugim miejscu. I król zapytał, kto jest na dziedzińcu? 5 werset. Oto Haman. 6 werset. Gdy Haman wszedł, rzekł do niego król, co należy uczynić człowiekowi, którego król chce wyróżnić. Haman pomyślał wtedy zdroworozsądkowo, bo przecież to jest coś, co wynikało z ich wzajemnych relacji. Kogo innego chciałby król bardziej odznaczyć niż mnie? Taka była pozycja Hamana. Był tak blisko ucha królewskiego, że był pewien, że na pewno chodzi o wyróżnienie tej Hamana. Nie dochodziło mu nawet do głowy, że chodzić mogłoby o kogoś innego. No i wytłumaczył, jak należy wyróżnić, a król powiedział, no to zrób to Mordochajowi. I Mordochaj był obwożony po placu miejskim przez Hamana i Haman musiał krzyczeć, tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Tak mówi 11 werset. I następnie 13 werset. Haman opowiedział swojej żonie Zeresz i swoim przyjaciołom o wszystkim, co go spotkało. I bardzo ciekawa rzecz. Poganie doskonale wiedzieli, że ludu Bożego nie wolno dotykać, jeżeli nie ma do tego przyzwolenia ze strony Bożej. Bo to jest w 13 wersecie napisane. Jeżeli Mordochaj, wobec którego zacząłeś upadać, jest z plemienia żydowskiego, to nie przemożesz go, a raczej całkowicie upadniesz. I widzimy jednoznacznie, że ludzie tego świata to wiedzą, że mogą dzieciom Bożym robić różne rzeczy tylko do granicy, którą wyznaczył im Pan. I nie mogą tej granicy przekroczyć, bo wtedy sami poniosą klęskę. I tutaj jednoznacznie było to też widać tą zasadę w oczach tych ludzi, którzy, jak widzieliśmy, mimo że nie są wtajemniczeni w Boże sprawy, mają dość dużo rozeznania. I trafił Haman na ucztę z Esterą i królem. I tutaj Estera przedstawia informację, co się stało. I to Boże przygotowanie tego gruntu było konieczne, żeby król właściwie ocenił sytuację. Gdyby ta sytuacja nie była mu przypomniana, że to Mordochaj mu uratował życie i nie byłoby tutaj tego królewskiego sumienia poruszonego wcześniej, to 7 rozdział mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Ale Bóg za kulisami, bo przecież Estera o tym nie wiedziała, przygotowuje grunt. Gdy się modlisz i Bóg zdecyduje, że chce odpowiedzieć na twoją modlitwę, za kulisami, bez twojej wiedzy, przygotuje ludzi, którzy będą ważni do tego, żeby odegrać w wypełnieniu Bożej decyzji różne tutaj działania. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że to jest w Bożych rękach. I teraz jest też Haman przygotował szubienicę, żeby powiesić Mordochaja, a 7 rozdział, 10 werset mówi, powiesili tedy Hamana
na szubienicy, jaką przygotował dla Mordochaja. Bo król tak podjął decyzję, czyli tego wroga Żydów po rozmowie z Esterą powiesił. Ten Haman zginął. I tutaj mamy wyraźnie pokazane odwrócenie całkowicie sytuacji. Sytuacja wyglądała dwa rozdziały wcześniej beznadziejnie źle. Nie było żadnej możliwości, żeby przewidzieć, że ten rozwój sytuacji zmieni się w dokładnie odwrotne położenie. Też zarzucało się księdze Estery, że ona za rzadko wymienia relacje między Bogiem a ludźmi i że ten nacisk kładzie się za słabo w tej księdze. Natomiast ja mam odmienne zdanie, bo 7 rozdział, 10 werset zawiera na przykład bardzo ciekawą i bardzo cenną rzecz, którą widać w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, czyli w Septuagincie. Na przykład pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 24 werset. Jest powiedziane, że Pan Jezus Chrystus, On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Tutaj powieszono złego człowieka, Hamana, ale też na drzewie. To słowo szubienica, które u nas jest szubienica, to jest w Septuagincie słowo ksylon i na drzewie. Jest dokładnie ta sama forma, która nas interesuje, bo jest na drzewie wisiał Haman zgodnie z zasadami. Na drzewie wisiał Pan Jezus wbrew zasadom prawa Bożego w nasze miejsce, zastępując nas. I dlatego możemy też skorzystać z tego. Jest to świadectwo, bo takich miejsc, gdzie podobna forma gramatyczna jest niewiele. I choćby ten punkt poświadczający taki odległy sposób ofiarę Pana Jezusa znajduje się akurat w tej księdze. W innych księgach takiego wsparcia gramatycznego nie ma. I to jest też bardzo ciekawe. Więc jak widzimy, ta księga Estery uczy nas, po pierwsze, nigdy nie jest tak ciemno, żeby Bóg nie mógł wszystkiego odwrócić w krótkim czasie i natychmiast zmienić sytuację. Jest to w Jego rękach, jest to w Jego woli, możliwości i suwerennej decyzji. W każdej chwili może zmienić najciemniejszy dzień w dzień radości, bo tak jest tu na koniec ten dzień nazwany, gdy Żydzi odwrócili swój los i świętowali. I dlatego te dni nazwali Purim, według nazwy Pur, a z powodu wszystkich słów tego listu i z powodu tego, co widzieli i co ich spotkało. To jest 9 rozdział, 26 werset. Pur to znaczy los i tutaj widzimy wyraźnie, że całkowicie ten dzień stał się dniem radości i świętowania. Także widzieliśmy, że ta księga daje nam świadectwo, że jesteśmy związani tłumaczeniem tekstu Biblii, gdy nie mamy dostępu do bezpośredniego oryginału wypowiedzi. I nasze sumienie jest związane z Słowem Bożym, które mamy w swoim własnym języku. Także widzieliśmy, że nasze codzienne życie nie jest życiem, które jest w tajemnicy. Wiedziemy je na widoku innych i doprowadzamy innych do zepsucia, jeśli nie trzymamy się Bożych zasad. A Pan Jezus wyraźnie powiedział, że jeśli kogoś doprowadzisz do zepsucia,
to lepiej by ci było koło czy kamień młyński zawiązać u szyi i utopić w morzu. Bo nie powinniśmy doprowadzać ludzi do zepsucia. Jeśli ręka prowadzi nas do zepsucia, lepiej tą rękę uciąć. Gdy oko doprowadza nas do zepsucia, lepiej to oko wydłubać niż z okiem i ręką, z obiema rękami i z obiema oczyma pójść w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom, czyli tym, którzy są szefami prowadzenia do zepsucia. Bo gdy doprowadzamy innych do zepsucia, to sami stajemy się współpracownikami diabelskimi. A nie ma żadnego punktu styczności między nami a światem, bo świat już dawno, gdyby mógł, wydałby wyrok śmierci i realizowałby wyrok śmierci na każdego wierzącego i najchętniej zgładziłby każdego, kto w jakikolwiek ciepło myśli sposób o Panu Jezusie Chrystusie. Nie ma neutralnego gruntu. Nie ma żadnej strefy szarości między światem a Kościołem.